ja się tak ubrałem patriotycznie dzisiaj. Co prawda Adidas jest niemiecki, ale... Ale Adidas to jest słowiańskie, a słowiańskie to jest przykuc, flaga i butelka wódki. Tak, właśnie tak. Mieliśmy dzisiaj pojechać na wybory. Zapisaliśmy się na wybory, które miały być, są w Abu Dhabi. I nie pojedziemy, bo okazało się, że granice Abu Dhabi wciąż są zamknięte. Więc niestety ludzie mieszkający, Polacy mieszkający w Dubaju nie mogli tam wjechać. No, dlatego wylądowaliśmy dzisiaj w zupełnie innej części Emiratów. Za karę zamiast pojechać na zachód, to pojechaliśmy na wschód. Na północ bardziej. No. No, także dzisiaj jesteśmy w górach, jak widzicie. I jedziemy na najwyższy szczyt w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Aneta, gdzie jesteśmy? Dobre pytanie. Dobre pytanie. W górach. W górach? Bieszczady? Prawie. Karpaty? W sumie Karpaty są Bieszczady. Nie, mi to przypomina trochę Sudety, wiesz? Takie góry stołowe. Ale widzę, że radzisz sobie dobrze jakoś z tym autem, prawda? Damian. Słucham? Chcesz o tym porozmawiać? Tak. Hej. Ja dalej jestem, wiesz, jestem przedstawicielem do tej ludu oglądającego ciebie. I wszyscy są ciekawi, ile żeś tam płaciła. No ile? Za dużo. No 100, 200, 300, 500, 800, 1000. Więcej? Ile tam było? Ile zer? Za dużo. 6 zer? Tak. 2 jak zera. Tak, 6 zer, tak jak tak ochemnie mówiłeś. Nie, było 1 zero. 1 zero? Czyli ja! Dbał cię obok! Aneta, co robisz? Wracam, ale nie mogę spojrzeć w górę. Czemu? Za gorąco. Gdzie jest nasz szatan? Gdzieś tutaj ląduje. Nie. Pięknie. Pięknie. Patriotycznie, bo dzisiaj są wybory. Także zachęcamy wszystkich do głosowania w drugiej turze, bo w pierwszej już się właśnie teraz nagrywa. Jezus. Spadła. Koza chciała popełnić samobójstwo. Aneta, co to jest? Koza, ej, patrz, on nie miał iść. Gdyby kózka nie skakała? Myślisz, że zdąży? No. Jezu, ja się boję, że się to stanie. Może, żeby cię stary kozioł tutaj nie dowalił. Aneta! Jesteś podjarana kozami. No nikt takich nie chciałam. Nie widziałaś kóz górskich? Zatrzymaliśmy się jeszcze w jednym punkcie. Mamy jeszcze jakiś kilometr na szczyt, także już niedługo tam dojedziemy. A tutaj jest takie miejsce, w którym spotkaliśmy kilka zwierzaków. I dodatkowo jest tutaj dużo budek z jedzeniem, więc każdy może sobie kupić coś na drogę, ale w większości są to jakieś fast foody, więc nie wiem, czy w sumie skorzystamy, czy nie. Możecie zobaczyć za mną, jak to wygląda. Trochę mnie razi słońce. O, tak to wygląda. Z tej strony też chyba jakaś budka. I tam już góry. Smakują twoje frytki? Bywały lepsze. Jak myślisz, Damian, kto wygra dzisiejsze wybory? Dzisiaj nikt nie wygra. Druga tura? Dobra. A wygra ten, kto będzie najlepszy. I oby na drugą, która już tam udało dojechać.
Abu Dhabi, dokładnie. I zagłosować. Tak, trzeba głosować, pamiętajcie o tym. To jest, naprawdę to nie boli. Wystarczy postawić krzyżyk, a potem można przez 5 lat narzekać. Albo przez 4, jeżeli to są na przykład wybory parlamentarne. Także polecamy. Ja pierwszy raz w życiu nie głosuję, tylko dlatego, bo mi nie pozwolili. No, to chcieliśmy wjechać sobie na najwyższą górę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ja i... Aneta. Ale chcieliśmy, ponieważ okazało się, że góra jest prywatna. I można tutaj tylko wejść, ale wjechać się nie da. Przejechaliśmy jakieś 15 km tutaj po tych serpentynach, po górach. I się okazało, że dalej nie pojedziemy, bo jak mówi Damian, góra jest prywatna. Szczyt góry jest prywatny. Także wyobraźcie sobie, że na przykład rysy byłyby własnością jakiegoś ziomeczka, który zabrania wam tam wjechać, chociaż jest droga. Czyli możecie przejechać całą drogę, tylko szczyt jest zamknięty. Tak. Znaleźliśmy jeszcze jeden taras widokowy, więc wygląda to trochę inaczej. Tam, jak widzieliście, było pełno fast foodów. Tutaj wygląda to trochę bardziej elegancko, więc zobaczymy sobie, jak wygląda widok z tego tarasu. I na tym się chyba nasza wycieczka skończy. Okej, dobra, to jest nasz bilet. 20 minut i musimy się zbierać, bo już zamykają. Zamykają prywatną górę. Zamykają prywatną górę, więc za 20 minut wracamy do Dubaju. Przejechaliśmy się 100 km od Dubaju po to, żeby zobaczyć tylko tę niższą część. A tutaj w ogóle prawie nic nie widać, bo jest ten, jest mgła. Dobra, chodź. No ale też przynajmniej wiemy, gdzie w przyszłości nie jechać. Nigdzie. Do Abu Dhabi. Wszędzie prywatne. Do Abu Dhabi. Pod Burj Khalifą niebo meraz, na La Mer bo emar, tutaj bo chuj wie kto. Jesteśmy w górach, jest no climbing. To po chuj te góry mają. No. Tylko nie rzucaj. Damian, widzę, że jest trochę zły, ale w sumie się nie dziwię. Też jestem trochę rozczarowana, bo wiecie, jechaliśmy tutaj 2 godziny z Dubaju, w tym jakieś 15 km, nie wiem, kilkanaście kilometrów tutaj po tych serpentynach, po górach, więc chcieliśmy przynajmniej zobaczyć ten szczyt, ale dzisiejszy dzień trochę nam nie wyszedł, bo wiecie, chcieliśmy iść w ogóle na wybory, chcieliśmy jechać do Abu Dhabi na wybory, ale się nie dało. Może nie wiem w ogóle, czy będzie słychać, bo jest wiatr, mam nadzieję, że będzie. W każdym razie chcieliśmy dzisiaj jechać na wybory do Abu Dhabi, ale granice Abu Dhabi są zamknięte, więc w ogóle nie da się wjechać, także ludzie spoza Abu Dhabi w ogóle nie mają możliwości, żeby zagłosować. Nam wpadł do głowy pomysł, żeby przyjechać w góry, ale jak widzicie, po prostu nie da się nic więcej zrobić. Jedyna opcja to jest właśnie ten plac widokowy, na którym teraz jesteśmy i to wszystko. Także tak się kończy nasza wycieczka. W ogóle mnie też się w głowie nie mieści, jak to jest możliwe, że szczyt góry jest własnością prywatną, ale jest. Dzień dobry. Pani nagrywa? Mhm. Co pani nagrywa? Panie Damianie. Ja dzisiaj jestem biało-czerwony, proszę państwa. Jestem biało-czerwony, ponieważ taki moje tribute to Poland. I kupiłem właśnie bilet za 5 zł na to, żeby wspiąć się na górę, na którą się nie można wspiąć. Fajnie jest. O Jezu. Polecam tak wydawać pieniądze. Damian. Tak. Najlepiej, już lepiej wrzucić to na przykład do fontanny. 5 na złotych. Szczęście. Albo 2 euro. No przynajmniej będzie na szczęście. A to nie jest na szczęście. Jestem zły. Jest ładnie, chociaż jest zamglenie. I no te góry takie są, co? Takie góry górskie, nie? W ogóle Damian dzisiaj jest bardzo pomocny. Spotkaliśmy dziewczyny z Polski, więc Damian robi im zdjęcia. No to
oczywiste. Okej, zmieniłam trochę strój. Wysiedliśmy z samochodu, bo tutaj jest przepięknie. Jest po prostu przepięknie. Księżyc. Dobra, wracamy. Wygląda na to, że nasz samochód stoi na samym środku, więc spadamy. Dobra, kochani, żegnamy się z wami. Damian. Tak, ja jestem flagę. Olimpijczyk dzisiaj, także żeby wiadomo było, skąd jesteśmy. No i co? Mam nadzieję, że się podobał kolejny dzień z Anetą. I z Damianem. I ze mną. I mamy nadzieję, że wygrał ten kandydat, na którego głosowaliście w wyborach. Tak. No i zobaczymy się w drugiej turze. Nie jako kandydaci, ale jako głosujący. Dokładnie. Także pamiętajcie, bądźcie dumni, że jesteście Polakami!